Jeżeli w jakimś pomieszczeniu chcielibyśmy mieć cieplej czy chłodniej, abyśmy nie mieli tych siłowników, albo byśmy to chcieli zrobić bardziej płynnie, bo jakby ja nie, osobiście nie do końca przepadam za tymi sterownikami, a przynajmniej za bezmyślnym montowaniem ich przez instalatorów, bo nie zawsze one są takie super, bo one zamykają i wyłączają. Problem się pojawia, gdy na przykład jedno pomieszczenie jest otwarte i na przykład najmniejsze, czyli łazienka, wszystkie inne są zamknięte. I wtedy kocioł tylko grzeje jedną pętlę, ale będzie mu trudno jakby ją grzać, bo on ma dużo większą moc niż odbiór tej jednej pętli. Po prostu tak jakbyśmy chcieli bardzo wąską drogą jechać bardzo szerokim autem, a czy szerokim, nie, no, za szerokim jak na daną drogę. Dlatego na przykład według mnie lepszym sposobem na jakby ograniczanie temperatury w danym pomieszczeniu, jeżeli to jest na stałe, jest po prostu przykręcenie przepływu w danym pomieszczeniu. I kręcąc takim rotametrem, będzie to widać? Tak średnio. W momencie, kiedy ja go wykręcam do góry, akurat w tym modelu, przepływ nam idzie w dół, czyli wzrasta, bo tu jest skala jakby w dół, jest coraz większy przepływ. W momencie, kiedy ja wkręcam szkiełko, przepływ nam spada. I teraz już mamy 1 litr, pół litra. I ta końcówka już jest bardzo tak trudno wyłapać, bo tutaj już jest niewyskalowany. On jest wyskalowany na 4 litry, a w zasadzie tutaj przepływu większego niż 2 nie uzyskamy. Więc jakby ograniczając przepływ, ograniczamy temperaturę w danym pomieszczeniu, ale płynnie, bo jakby nie wyłączamy jej całkowicie, tylko po prostu robimy taką zwężkę. I tym samym po prostu nigdy nie ma sytuacji takiej, że właśnie jedno pomieszczenie zostaje, inne nie, tylko po prostu wszystkie grzeją, ale no odpowiednio mniej do potrzeb po prostu użytkownika instalacji. Jakieś pytanie się jeszcze urodziło? Tak, jak pan podnosił ten, nie widziałem za bardzo, jak to, która ta część chodziła? Ta czerwona. Ta czerwona idzie. Czyli mamy teraz pomiędzy 1 a 2, co nie? Mhm. Ja ją wkręcam, jeden obrót, jeszcze stoi w miejscu, drugi, trzeci obrót, jest już prawie przy jedynce. Jedynka teraz jest tak. O, teraz mamy teraz już zauważyłem właśnie, że nad jedynką, czyli jakieś 0,7 litra, 0,7. Proszę wybaczyć moje poczucie humoru. No i teraz jest jakby prawie zamknięty. Taka ciekawostka. Jeżeli byśmy chcieli na przykład, nie wiem, serwisowo ściągnąć grzejnik, o to może na grzejniku pokażę, bo ta jest dosyć nietypowa ta listwa, ale zazwyczaj to, ale będzie podobnie w każdej innej. A to jest głównej, a to jest łazienka? Tu mamy czyli tu mamy podłączone pod listwę podłogową też grzejnik łazienkowy. Tak. I on jest akurat bez siłownika, no bo tam jest pokrętło po prostu. Rozumiem, aha. Natomiast jakbyśmy chcieli ściągnąć grzejnik i chcemy nie wyłączać całej reszty instalacji, to wystarczy skręcić po prostu rotamer na minimum, ale to wtedy dokręcamy na maksa tutaj. Akurat w tym modelu jeszcze trzeba tym czerwonym pokręcić, bo tutaj nie wiedzieć czemu są jakby dwa gwinty. Wtedy jakby mamy skręcone u góry. Na dole na takim kapturku, czyli na takim ręcznym siłowniku w cudzysłowie, też skręcamy i moglibyśmy ściągnąć grzejnik, a całą resztę mieć odpaloną. Ale to tu akurat już u pana się nie przyda, natomiast warto wiedzieć, że taka opcja jest. Jakby, no nie wiem, za ileś lat by trzeba było coś robić. No, no to, rozumiem, no. To jak najbardziej. Zima by była i by trzeba było mieć mieszkanie ogrzane. No. Tak. Można by wykonywać pracę. Tak, no bo można każdą z tych pętli odciąć tak na amen, tak naprawdę. Mhm. Tylko akurat na tej listwie ona jest nietypowa, bo tak jak mówię, zazwyczaj to wystarczy tylko tym kręcić, a tym się już nawet nie da, ale nie wiem, jakoś tak tutaj to producent wykminił. Dobra, ja tu wracam tak jak było, żeby nie było, że będę jutro ścigany. U pana w mieszkaniu prawdopodobnie, no to tak, łazienka na pewno będzie najcieplejsza. Bo też woda najchętniej płynie po najkrótszej drodze. Więc zazwyczaj pomieszczenia, które mają najkrótsze pętle, czyli tu jest 51 metrów, tu jest 61, tu jest 51, tu jest 51, tu jest 61, tutaj nie widzę. Tu jest 68 i tu jest aż 84, to im dłuższa jest droga, tym mniej tam wody będzie płynąć. Tak już natura ma, że idzie po najmniejszej linii oporu.
Więc w łazience będzie najcieplej, później będzie prawdopodobnie pokój 2, pokój 1, a salon i kuchnia będzie najsłabiej, jakby najmniej będzie dostawała ciepła. W tym takim normalnym ustawieniu, gdyby nic tu nie kręcić. Mhm. Więc jeżeli byśmy chcieli to tak troszeczkę zrównoważyć, no, to wtedy można po prostu przykręcić pokoje. Łazienkę może bym pewnie zostawił, bo... Łazienka niech jest ciepła, bo zawsze jak no, kąpieli jest czy coś, wiadomo. To lepiej jak jest ciepło w łazience. Bo ten pokój jeden to jest ten chyba, to jest ta garderoba. Właśnie nie wiem, no to tam nie musi być aż tak przecież przepływu, bo... No to tak dosyć skręciłem to. Będzie tam grzało, ale nie aż tak, więc... Jakby coś, no to no już wiadomo, pan wie jak no. Może, można, więc... A teraz tylko muszę skręcić z powrotem te... siłowniki, żeby nie było, bo tak to nie ma sterowania w takim przypadku. Czyli tymi czarnymi pokrętłami można sobie już podregulować, ewentualnie jakby coś tam... To nie jest tak, że tam będzie całkiem zimno. Nie. Zresztą to też jest relatywnie małe mieszkanie, więc jeżeli nawet jakieś pomieszczenie w ogóle byśmy nie grzali, to tam będzie o 1-2 stopnie mniej, ale to tak maks. Bo to ciepło będzie uciekać do niego po prostu, bo nie mamy izolacji, bo ściany nie stanowią za dużej izolacji tak naprawdę cieplnej. One nie mają styropianu, to są ściany tylko tak naprawdę działowe. Także to też nie da się tak, żeby całkowicie jakieś pomieszczenie wyłączyć. Ale można mieć tam trochę chłodniej, więc w szczególności jakaś sypialnia, gdy ktoś lubi mieć chłodno w trakcie nocy, no to się da już trochę obniżyć. To co jest, no. A u Moniki zawsze jest chłodno, oni tam mają zawsze zimno, u córki. Tak przyzwyczaili. Jak to? Zimny chów, mówię. Zimny chów. Te ciłowniki są teraz, pracują, tak? Tak, bo ja tam przestawiłem, więc za chwilę z powrotem wrócę tak jak było. Także to jest właśnie stan otwarcia. To jest wskazówka tego otwarcia siłownika. Tak, akurat w tym modelu dokładnie to jest tak. Nie zawsze to w ten sam sposób wygląda. Zazwyczaj jednak coś się podnosi. A niech pan powie, te 8-4 metra to jest długość rurek, tak? Czy tak, bo tutaj akurat panowie i to bardzo fajnie, po prostu ciągnąc rurki, patrzyli ile po prostu tej rurki faktycznie wyszło, tej pętli podłogowej. Więc to jest zawsze później wskazówka fajna dla tego, który ma to jakby regulować, bo wie, która pętla jest najdłuższa. Najdłuższe pętle zazwyczaj są te, których w ogóle nie skręcamy, bo tam najtrudniej ma woda przepłynąć, skręcamy całą resztę, jeżeli już.